popróbujmy chwilkę, no. Pamiętam jak kiedyś na Discovery, tam to w sumie o starożytnych kosmitach i wszystkim leciało, ale też leciało o tej śmierci klinicznej. Tak, nie wiem, ty są starsi ludzie niż rok na YouTubie? Nie no, na polski mam na myśli, bo na zagranicznym są. Spartiatik! Ale to był bardzo dobry ranik, no nie dziwię się, że 18. No nie no, w sumie to mogło się noga powinąć, ale... No piękny ran, cudowny. Czekaj, jak się to bardziej opłaca. Nie no, tak. Jak lawa i myśl, to się pade mnie gra w to? O, pasa wyczerpana. Tak, Amy, no. Padem trudniej jest? Aha. Jak to w dupę, naprawdę? Takie dość nietypowe się wydaje. O nie, 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 czekaj. Tak. Kurde. Wezmę ją. Tak, Kitsune. Rel. 1 HP. Aż w dupę. Rozumiem, że mam platynę 50. Rozumiem, że mam platynę 50 TP, ale nie musisz czekać, aż pierwszy bije diament. A jest versus, ale ja właśnie wbiłem diament. Dobry timing. Dobry timing. Czekaj. Nie to. Nie tym razem. Ta nuta nie do mnie. Nie do mnie to. Do mnie nie ta nuta. Nie do mnie. Ale chyba i tak spieprzyłem ten run, bo jeszcze nie mam toporka. Znaczy spieprzyłem. Moja wina. Teraz jest największa szansa na to i chyba po prostu porolujemy. Dobra, udało się. Co jest w tej piosence? Są słowa? Tak zawsze było? Zasrany młot. Nie, dobra. Co ty gadasz, Machon? Jak gdzie się zatrzymałeś? Może pomogę? Dla VIP-a. Służę radą. Oj. Może na dwie ręce spróbuj, bo serio jest OP, w sensie no lepsze na speedrunowanie jedna, ale... Tak, widzieliśmy zresztą, ale... Kto wie.
Ten skok się zostaje? Ten na chmurach, czy na czym? No ciężko ci przejść, bo tam dwoma rękoma trzeba, no. A ty całe życie jedną. Kastecik widzowie. Kurde. Nie wiem, co zrobić. Kurde, bo mi łeb paruje. Mogę kupić serwo po prostu i rolować. Troluję. Krzysztof Topór? No dałem. Jezus. Chyba nie ma co wywalać, nie? Załoga G? Co Machoń pisał dalej o tym, o tej gierce? Temat na plecakach podcast. Boisz się śmierci, w sensie, że nie wiesz, co jest po śmierci? A, nie, nie. W sensie, ciekawi mnie to, co jest po, ale czy umiałbyś się tego bać, skoro nie wiadomo nawet, co tam jest? O kurde, masz rację, topór jest poza plecakiem. Spieprzyłem, no. Dziękuję bardzo, nie trzeba było. Ale powiem tak, no myl się część. Dziękuję bardzo. Wiesz co, chyba tu dam. Dzięki wielkie. No ja też to oczy nie widzę. A co z tą śmiercią, widz pytał? No nie wiem, no. Raczej, znaczy ciekawe jest w sumie, co jest po śmierci. Chyba najbardziej prawdopodobne jest, że nic. Trochę smutne, ale czy da się coś z tym zrobić, zmienić? Potwór, nie potwór, byle. Poczekaj, nie. Poczekaj, przejęzyczyłem się. Raczej nie ma nic po śmierci, taka moja teoria rozwijając. Jak się z dupy respisz, nie ma zarejestrowanych jakichś naturalnych rzeczy, to raczej. Jesteś i znikasz? No najprawdopodobniej, no. Po śmierci jest niebo albo piekło? No tak, można uznać, jak się w to wierzy, to tak, masz rację. Wybacz mi. Ale no, najprawdopodobniej nic nie ma, nie? Przynajmniej według mnie.
Ale czy ja... Chyba nie można się tego bać, no bo totalnie nie, totalnie nic nie wiadomo i to nie, nic. To jak się masz bać? Chyba, że się boisz nie tego, że właśnie nie wiesz, no to inna sprawa jeszcze. Też tak może być, no. Cześć. Nie mogę następnego Armora, nie zmieszczę go tu. O Boże, roluję. Ja pierdziele, co ja robię? Co ja odpieprzam najlepszego w tej grze? Się bardziej opłaca, nie? Czyli podsumowując, pieprzyć życie, idę po sznur, no nie. No ale chyba. Ale chociaż w sumie tak myślę, kiedyś i nadal mogą być tacy ludzie, co żyją właśnie po to, żeby się skończyło to życie i zaczęło jakieś inne według wiary, nie? Czy jest ciekawe. Na pewno dużo ludzi nadal jest takich. Jednak na farcie lecę ten run, że to jest Louis. W judaizmie tam chyba wierzą w reinkarnację? A, no to wtedy w ogóle się nie boisz śmierci, no bo się zrespisz. No to jak w gierce, no to chyba najlepsza rzecz. To ja się chyba na to przerzucę. W sumie oddaję. Trudno też określić, czym jest nic po śmierci. No właśnie, tak, masz rację, no. To jest takie. A czy trudno, no? Mi się wydaje, że najprawdopodobniej po prostu. Chociaż z drugiej strony poczekaj, bo się tak przez chwilę miałem w głowie, że to po prostu brak świadomości. Ale można przejść życie i mieć brak świadomości. Nie wiem, no. Kurde. Ciężki temat. Ale myślę o tym sobie, że przez tyle lat, ile ludzkość jest w stanie myśleć, pewnie już o tym myślą. I nadal do niczego sensownego nie doszli, więc lekki problem. Leciutki problem. Sprzedaję młotek, bo jeżeli w ogóle przeżyję, to i tak skip po tej rundzie. Bo gówniany ranik. Niby dobry topór i tak dalej, ale śmierdzi w skrócie. Śmierdzi gównem. Po śmierci przenoszą cię do świata anima? O kurde, blinder. Nie, blinda mi nie... Co jest? Blinda mi nie dawał. Pięć. Wydaje mi się, że miałem dość słaby build. W sensie, no ostatnio przegrywałem. Teraz się udało ledwo wygrać. Po śmierci przychodzi Wojtek Gola i wali cię w dupę. Niektórzy już nie żyli, on od dawna. Których Wojtek Gola spotkał za życia. Kurde, to nie działa. Zmienić temat, bo aż się zaciekawiłem i chcę sprawdzić, co będzie. Ale co ty piszesz?
Nic nie sprawdzę, ok? Na sobie zła. Na kimś też, no poza tym ci nie powiem. Czekaj. Ale jest to ciekawe, że są ci ludzie, co mieli śmierć kliniczną i na tym potem biznesy robią. To jest taki temat, że ludzie naprawdę są w stanie posłuchać choćby od takiego człowieka. I wierzyć mu, bo aż tak ten temat grzeje ludzi. Pamiętam jak kiedyś na Discovery, tam to w sumie o starożytnych kosmitach i wszystkim leciało, ale też leciało o tej śmierci klinicznej. Jak ludzie pieprzyli tam historie swoje. Był jakiś typ, co gadał, że nie 15 minut chyba nie żył. I tam opowiadał, że był w niebie i tak dalej. Że tak. No. Chłopie w dupę. Co on tam, gdzie on nie był w tym czasie? Mamon! To nie był mamon. Czemu ty piszesz, że mamon? Czekaj. Nawet film o dzieciaku, który widział Jezusa? W sensie? Jaki film? Piekła nie ma, hulaj dusza, a jak się okaże, że jest, to nagle wszyscy zesrania? I nagle? No po śmierci, no to tak nagle. Już trochę późno. Ej, nuta z Gladiatora. Akurat o śmierci. Ona leciała jak umierał Maximus. Chyba w pieprze, poza armorem nic nie mam, nawet toporka. Powinienem rolować? Ja nic nie robię. Nawet patelkę mam źle ułożoną. Teraz jest największa, nie? Nie no, muszę szukać topora, bo w pieprze. A raczej i tak już wpieprzyłem. Dobra. Może pożyjemy chwilę jeszcze. Nawet rękawiczek w dupę nie mam. Co to jest za ran? Co to w dupę jest za ran? Pieprzonych rękawiczek nie mieć. To jest versus, no to niech mi dadzą wygrać. Chodziło mi o to, że jak ktoś po śmierci klinicznej mówi, że jest piekło niebo, to ludzie coś srani są, bo wierzyli w nicość. Nie. Ja nie wierzę w tym ludziom, co tam śmierci liczą i tak dalej. Dla mnie to jest pieprzenie o Chopinie, ale taki przykład po prostu dałem, że ten temat tak bardzo ludzi grzeje, że są w stanie uwierzyć we wszystko. Dla mnie to jest raczej absurd. W sensie istnieje coś takiego jak śmierć kliniczna, ale czy ty potem wchodzisz do nieba na 15 minut, gadasz sobie z Bogiem, jakiego sobie wyobrażasz i wracasz, to już jest mało prawdopodobne. Ale no, to jest wiara, no jak ktoś wierzy w takie rzeczy, to jest jego sprawa, mi to tam nic do tego. To dla mnie mało prawdopodobne. Kurde, chociaż
Nie, to jest gówno. Zmarnowałem tylko orba. Tak mi się wydaje. Jak nie dostanę za moment. Drugiej. Czekaj sekundę, widzę. Zaraz. Kurde, jak ja to mam wszystko rozpieprzone? Może być tak. Tak, tak, tak. Srak. Czytam czat, wybacz. Czytasz czat, mam pociągnięcie temat na tematu, na temat śmierci w innej kategorii? Jakiej? Po śmierci masz do wyboru. Zostajesz RB, Disem albo Mamony. No tak, Artur, tak, to prawda. Mam mocniejszą przekminę, a więc tak, ktoś tworzy teleport, który działa tak, że w jednym miejscu drugim, takie sytuacje. Ja woję oglądałem o tym u kogoś tam na YouTubie, Sajfana chyba, czy kogoś. Ale to jest... No, nie ma na to dobrej odpowiedzi. Wpieprzyłem. Nie, czekaj, nic nie ma poza pał... Ma, no. Zrozumiałeś, co miałem na myśli? Że on nic nie miał, mówiłem. Ale językiem tym, urzędowym. Pieprzony w dupę banan. Wsadzę sobie zaraz... W sensie... Pieprzony banan. To tutaj, tak? Teraz to tu. Nie. Jestem banan zasrany. Nie, czekaj, to może jest git w miarę. Dwie świnki sel? Jeden banan out. Dobra, mam lepszy temat. Czy jeśli rozpieprzysz teramonitora, potem wywalę go przez okno? Nie, musisz przejść grę, żeby to zrobić najpierw. Jak wyrzucisz przez okno, to się samo rozpieprzy. Monitorek? W sumie rację. Wyjaśniony temat. Dobra. Przysięgam ci, że ja ten ser zaraz rozpieprzę o ścianę. Tak musi być. Mam jeden, widzowie, jeden. Jeden był w kryminale. Czekaj. Jeden. Czym jestem reinkarnacją? Ja jestem nieśmiertelny. To nie Barabasz. Staminy nie ma, wygraliśmy. Ja raz czytałem, że jakaś mała dziewczynka w Argentynie przeżyła śmierć kliniczną i zobaczyła tam w piekle Michaela Jacksona. No, co jakiś czas też są takie newsy, no. Zgadzam się z nimi w 100%. Michael Jackson siedzi w piekle.
Sadge. Nie ma gdzie za bardzo dać. Mam znajomego, co ma jakąś fobię, że boi się śmierci i na wiedzę dotyczącą tego wydał ponad milion? O kur... Czy nie wiem, ale na pewno są tacy ludzie, co... zapłacą, znaczy... No... Ale nie, no to raczej najlepsza metoda na to, to zdanie sobie sprawy, że nikt o tym nic nie wie i tyle. Bo nawinąć makaron na uszy, to ci każdy chętnie nawinie. Za wszelkie pieniądze. Czekaj. Mam pojedynczy topór w tym etapie gry. No przecież to jest takie oszustwo. Poisoniasz. Dobra, widz. Dobra, to jest walka tak naprawdę o 0 LP raczej. Ledwo zipie. Cześć. Luj, luj, luj. Pyk, pyk. O. Też fajne, tylko gówno mi to niestety da na tym etapie. Nie mam drugiej siekiery niestety. W sumie grać to nie byłoby złe. 2-4. I szkatu SL. Zagrajmy tak, bo raczej w pieprze zaraz. Tylko nie wiem, czy mam to grać tak, czy tu. Chyba tu. Haju życie, ja pierdziele, co za gówno. Jeszcze to tu nie pasuje nawet. Czekajcie chwilę, bo tyle pieprzenia jest z tym wszystkim. Czy już mi się we łby pieprzy. Gdzie to wygląda? Jak to oceniasz? To co ja wysyłałem o tej godzinie? Ale co, Giamio? A Szota? Jaka największa ranga jest? Nie wiem. Coś tam po masterze jest, pisał widz. Polecam ten kanał, czy interesuje takie tematy, to chłop serio ogarnia. Ale co to jest Ice Versus za kanał? Kosmiczne opowieści? O czym to jest? To nie są jakieś te? Oho, bijatyka. Zobaczymy stamina. Stamina git, ale nie pokonamy go.
Hunterek to może dupę wylizać. O kurde. Ej! Dobre. Zrobiła tyka, widzowie. Z kim się bijemy? Jezus, już jest po trzeciej? Przecież ja przed chwilą zacząłem w ogóle streama, odpaliłem. 8 godzin stream już trwa. Ja chyba przestanę, widzowie, streamować w ogóle. Bo jak ja odpalam streama, to mi czas tak zapieprza, że się nie da streamować. To jest bez sensu. Po co streamować, jak wtedy czas znika jak porypany? Jak spowolnić czas? Dla 5 LP grać? Nie. Powiem ci czemu nie. Bo mam gówniany build. Strasznie gówniany. 25 LP diament. 6 dostałem. Lasik. Błagam o... O co? Luj. Tak w pierwszą nic nie dało. Masz streamować nawet jak cię do aparatury podłączą pod tlen? Dobra, wybacz mi, wybacz. O, pokonany młotkiem. Petek pieprzony w dupę. Tu jest siekiera, która była szukana. Git. Dobra, dzisiaj jakby wszystko wychodzi dzisiaj na streamie. I diament, i gierkę przyszliśmy. 25 LP w ogóle, więc zarąbiście. Jakiś lucky stream. Co chodzi? Coś tu za dużo farta. O co chodzi? To wyjaśnia twój poślizg. Chłop gotuje to. Robi od razu obiad na miesiąc. Bo cię wciągnął. Bo się wciągnął. Cześć. Jak? Dobra, zdymam se siekierem. Dobrze, Kitsune, dobrze. Nie no, ale ogólnie co do streamów, to ja mam coś takiego, że następne 10 lat bez problemu mógłbym streamować. Nawet nie myślę o tym, żebym mógł przestać, tak szczerze. W sensie, no wiadomo, poślizgi poślizgami, ale nie chciałoby mi się czego innego robić. I nie chodzi tu o pieniądze. Po prostu, no za dobrze mi się to robi. Że nie chciałoby mi się nic innego. Mi tak czas zapieprza przy tym, to jest jedyny minus, że za szybko czas leci na streamach. Ja muszę odpalić jakąś inną grę, taką co się giga duży. Tak, mogli, masz rację. Zgadzam się. Ty jako jedyny rozumiesz to co? Czekajcie sekundkę. A on na do początku przecież dostaje ten armor, to ten potek jest w dupę. Ten potek w dupę idzie raczej. Long drive? A właśnie chciałem grać, to ta gra, tak? Co gadałem? Zamienisz się w roka niedługo i będziesz profesjonalnym recenzentem gier? Ty, ale ogólnie cieszy mnie, bo kiedyś pamiętam się wydawało coś takiego, że tworzenie na YouTubie to tak i w internecie to jest jak na chwilę. Ale jak patrzę na przykład na takiego Rock Alone, chyba rekordzistę, on nie dość, że robi rzeczy w necie 100 lat, to jeszcze sam ma 1000.
I to jest piękne. To znaczy, że tu jest miejsce, nawet jak będę miał 100 lat, to mogę dalej reagować i tak dalej. Piękna sprawa. Rok Alony otworzył mi oczy. Do końca życia będę reaktorem. Czekajcie, teraz trzeba pomyśleć. Czekaj. Nigdy będziesz starszy od Roka Alona? Nikt nie będzie na ziemi, on jest pierwszym człowiekiem. Chyba jest Samrek, ty już dawno 100 lat miałeś, a no. No to chodziło mi o 100 tysięcy, wybacz. Przepraszam. W sumie real, no. Dobrze, że poprawiłeś mnie. Zapędziłem się. Ale wiesz, o co mi chodzi, że jak się zaczynał internet, to w sumie nie krytyk był. Pamiętam najstarszy, jakiego oglądałem w internecie, on miał wtedy, nie wiem, czy miał 30 lat. A teraz w sumie, jak się tak myśli, to jest w sumie masa, nawet tak, nie wiem, ty są starsi ludzie niż rok na YouTubie? Nie no, na polski mam na myśli, bo na zagranicznym są. Jest to w sumie fajne. No. Nie ma limitu. Nie ma limitu. Widzowie, no limit, biorę walkę z rokiem. Kurde, źle to purdałem. Nie, w sumie jest teragit. Tak. A, racja Macho, racja, był ten dziadek, co w Minecrafta grał. Dobrze, że przypomniałeś. Hezjusz. No, no, no. Tylko, że różnica jest taka, że on tak jakby wszedł do internetu w starym wieku. I wiesz, się zastanawiam, jak to będzie z ludźmi takimi młodszymi. Nawet takim rokiem Alony. Czy on na przykład za 10 lat dalej będzie mu się chciało robić w necie, czy już uznać, że to pieprzy i tak dalej, i tak dalej. Ile rok ma lat? 40 coś, chyba nie jestem pewny. Bo 50? W sumie nie wiem, ile on ma. Ma mniej na pewno niż się wydaje. 46? No. Ty kolejny. Ej. 18 widów z rzędu, 2 będą? Lecimy. Ja pamiętam tą bajkę. Oglądałem ją kiedyś. Jak to zrobić? Chyba jedyna opcja. Czekaj, Amy, mam czytać, co ty napisałeś, czy to nie do mnie? To bardzo długie. A wiesz, ja jakby cenię swoje oczy. Tyle czytania w dupę. Zaledwo i tak widzę na oczy. Aha, to mam to czytać, czy nie? Nie? O, dobra. Dzięki, wybawiłeś mnie. Przepraszam, że tego nie czytam, ale... Ej, co to za wersja? Ty, ona nadal śpiewaj.
Ej, to jakaś inna wersja. Dziadek, nie leć tak z tymi punktami. Ile masz LP na barbie? Ale nie graj teraz barbem, żebyś mnie nie przegonił. Ale ogólnie bardzo dobry ten build. Przynajmniej najlepszy z tych wszystkich, co próbowałem na barbie. Siedemdziesiąt masz? Okej. No to ty masz prawie mastera na tym. Nice. Tarcza by mi się bardzo przydała. By już było perfekcyjnie. Albo czerwony kamień większy. Nie ma co, nie mam szans. Na niego nie mam. Chociaż wcześniej go pokonałem, ale z szablą. Czy szabla clearuje tego jakoś? Albo blokuje? Albo tamten był słabszy. Kurde. Jak to będzie ze staminą? Nie, powinno być dobrze. Wyjmę to. Będzie chyba git. Myślę. Kurde, no buty przypadkiem zaznaczyłem. Kiedy kolejne rozdanie VIP-ów i czy się łapie na to? Nie mogę powiedzieć, czy to się łapie, jak to nie. Bo wtedy bym zdemotywował widzów. Do walki o VIP-a. Na śmierć i życie. Kurde, co jest? A ja mam wszystko zapieprzone. Dobra, wcelam to już. Zróbmy tak, tak. Szkoda, że kamienia nie mam czerwonego nadal. Na przykład na tego typa ugrałem easy, ale gdybym miał niebieski kamień czy coś, już nie on, ale podobny do niego typ. Potrzebny mi leczenie, a nima. Nima. Dobra, potki już nie chcę więcej. Nie. Kurde. Dobra, bo to przedostatnia runda.
Nieźle idzie. O! Mój build. 4 armory, tarczy nie ma. Tarcza tu bardzo dużo robi. Źle w ogóle potki leżą, ale nie ma ich lepiej jak położyć. Raz, dwa. Dwa by się dało. Nie. Czekaj. Dwa. Nie, dałoby się. Źle, źle jest. Nie, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Jak ja to miałem w głowie przed chwilą? Straciłem to. Straciłem to z głowy. Tu bym mógł niby, ale... Bardziej mi na tym zależy. To jest zarąbiście. Jedyne co to, tak naprawdę muszę szukać tego. Nie, tarcza wszystko łapie co trzeba. Muszę szukać... A, kamieni nie dostanę, bo nie mam szkatuły przecież, czego ja szukam. Ty! Ej! To może być git. Ty mówisz pionowa tarcza w sumie. Ale nie, jak ja dam zbroję? A nie, bo to nie musi dotykać tego. Przecież. Chyba tak zrobimy. To się wydaje najbardziej OP na ten moment. To się raz użyje. Nie, dwa razy. A nie, czekaj. Jeszcze to. Dobra, przetestujmy. Nie, to jest git. To jest git. Wydaje mi się. Kiedy supermarket? Czekaj, nie wiem, może jutro, zobaczymy jeszcze. Zobaczy, czy... oś. Dobra, to był jakiś pet z trzema hełmami. Czekaj. Ty... A, wypił to. Czyli jednak mnie to uratowało. 10... 20 debuffów to zjęło. To dwa razy wypił. No to nie jest złe. 19. Dobra, starczy chyba na dzisiaj. Pół do czwartej. 44 LP. Piękny koniec streama. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!